Zdzenio, co wy k***a robicie? To jest nowy sprzęt, który żeśmy opracowali do odsiewania ziemi od złomu. To się nazywa złomowirówka. Różne rzeczy tu widziałem, ale czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Aż zadzwonię po swojego brata. Co się stało? Zejdź szybko na dół. Powiem ci tak, czegoś takiego to jeszcze chyba nie widziałeś. Dobrze, już idę. Na razie. Na razie. Nie, ogólnie prezesie, my żeśmy się tak starali, żeby to tak było ulepszone, żeby naprawdę ta ziemia... Zbyniu! Ona odsypywała się. Powiem ci tak, myśl techniczna może nie jest zła. Można ulepszyć. Ale trzeba by było... Co jest, panowie? Zaprezentujcie tutaj. Prezesie... Co to jest? Złomowirówkę. Prezentujemy. Co? Złomowirówkę. Widziałeś takie coś? Dobra. Oddzielamy ziemię od złomu. Wiecie co? Ja nie neguję waszej myśli technicznej i waszych innowacji, ale to by się nadawało 200 lat temu dla poszukiwaczy złota. No to też. Żeby szukać granulek złota. Ile czasu zeszłoby wam się tą złomowirówką przerobić tą kupę złomu z tą ziemią? Młody. Z rok czasu. Jaki rok? Nie wiem, prezesie, tam 2 tygodnie i ogarniemy tam. To ja wam powiem jedną rzecz. Mamy kruszarkę w firmie, prawda? No. Kruszarka, jak wiecie, służy do kruszenia. Tak. Ale co jeszcze kruszarka ma? Kruszarka, panowie, ma elektromagnes. Weźmiecie kruszarkę, podjedziecie pod tą kupę złomu z ziemi. Będziecie ładować do zesypu, taśmociąg będzie chodził, a elektromagnes będzie odbierał drobny złom. I tym sposobem, panowie, tą robotę zrobicie w ciągu 2 godzin. Zbysiu, dobrze. Jesteś niesamowity, dobrze. Ale powiem ci, akurat ten sprzęt dzisiaj w naszej firmie nie zda egzaminu. Zbyszek w konstruowaniu różnych rzeczy może nie jest zły. Fajnie czasami pomyśli, ale no, bardziej na domowy może użytek.